Tu już jestem w miejscu, gdzie Świder wpada do Wisły. Ale jeszcze kamerkę mam zwróconą w kierunku Świdra i teraz powoli będę się obracał z kamerą w kierunku wejścia do Wisły. O, wyłania się, no coś pięknego. Piękny widok, tam już mamy szeroką Wisłę. Tam w dali widać jakieś nawet łodzie, motorówki. Ja zaraz tam będę zmierzał. Piękny widok. Przesuwam się dalej. Strona, w którą mam zwróconą kamerę, to jest kierunek płynięcia Wisły, czyli w tej chwili Wisła zbliża się do Warszawy, no i wiadomo, płynie do Gdańska. Pięknie. Nie będę wyłączał, idę sobie ścieżką. Przez takie gęstwinki. Nie wiem, gdzie nią dojdę. Ale no, mam nadzieję, że gdzieś dojdę. Tam się wyłania Wisła między krzakami. Ale to wszystko o... Jeszcze o teraz skręcam tu. O. O. I wychodzę. Wychodzę. O. Może podejdę. Wszędzie są drzewa, krzaki zasłaniają. O, ale o, tam podpatruję te łodzie, przybliżam, dwie stoją, wędkarz na jednej z nich. O, obrócę się troszeczkę w tą stronę. O, i tam widzicie, na brzegu jest drugi wędkarz. O, idę przez te krzaki. Dalej, teraz idę pod prąd Wisły. Nie z nurtem. Tu jest jakaś wysepka na tej Wiśle, ale ja nie idę z nurtem, tylko idę teraz pod prąd Wisły. Zamilknę, bo śpiewają ptaki. Idę, bo muszę, bo tu jest taka stroma ścieżka. Muszę trochę patrzeć pod nogi. O, jeszcze raz przybliżę tę łodzie. O, tu właśnie jest jakaś taka wysepka. O, i tam daleko Wisła. No przejdę jeszcze kawałek tą ścieżką z włączonym filmikiem.
ale idę ścieżką. Taką gęstwinę. Wąska się wije, a jest dużo krzaków, drzew. Trawa duża. Duża trawa i dużo tych dmuchawców. Dmuchawce, latawce, wiatr. Ta, 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 ta. Ale dalej. Pójdę rzeką, pójdę ścieżką. Ścieżka teraz tu będzie podchodziła na taką stromo do góry, na taką skarpę. O, jest jakieś różnica 3 metrów, chyba 4 metrów. Muszę się wspiąć, że tak powiem. O, już jestem i tu odwracam się znowu z góry na Wisłę, troszkę wam pokazać, ale pójdę dalej, żeby było lepiej widać tą wodę. Dzika róża, czy jakieś kwiatki powiększają. Obawiam się, że nie za bardzo coś da. No te róże. No nic, idę dalej. Tu jest jakiś taki wielki wąwóz w dół do brzegu Wisły, ale nie będę tam schodził. I tu jeszcze zrobimy przybliżenie i jeszcze w kierunku Warszawy. Tam dostrzegam, że ten wędkarz wypływa na środek wody i wypływa gdzieś płynu. O, tam go. Mam. Pięknie. Na razie.